zmieniłem miejsce postoju. Przyjechałem do Francji, stanąłem na parkingu we Francji. A to dlatego, że no, dostałem zlecenie, że w poniedziałek mam się tu załadować i z tym towarem pojechać do Anglii. Poczekajcie, wyciągnę tylko jajeczka. Oczywiście nie swoje, tylko takie kurze. A to dlatego, że zostało mi sporo złego chleba. A nie lubię wyrzucać chleba. Może to zostało z dawnych czasów, kiedy uważano chleb za jakąś taką świętość. O. Na razie staram się w miarę możliwości chleba nie wyrzucać, więc jak mi taki suchy chleb zostaje, to po prostu biorę jajeczka. W tym momencie wezmę 3 jajeczka, bo zostało mi trochę tego chleba. O, ładnie tu wleciały. Wytrę sobie rączki. Teraz tak, biorę do tego, kochani, biorę do tego, zawsze daję troszeczkę, muszę tu właśnie gdzieś znaleźć. O, biorę do tego trochę soli. O, biorę do tego trochę, a może nawet nie trochę, tylko w miarę dużo pieprzu, ponieważ jak to mówią, mam niewyparzony pysk i od czasu do czasu trzeba go czymś potraktować, żeby był sympatyczniejszy. Słuchajcie, to wszystko w takim fajnym, o, takim mam fajny dzwonek, ten miseczkę taką fajną metalową. To wszystko widelcem ładnie bełtam. No dobra, bełtam, potem mieszam i smażę. Ale w sumie nie chciałem o tym mówić, ponieważ nie jestem mistrzem kulinarnym. O, ładnie wybełtałem. Teraz muszę tylko, kochani, znaleźć coś, na czym będę mógł smażyć. Bo ja już mam tyle, słuchajcie, tyle rzeczy w tym samochodzie. A, udało mi się, znalazłem. Mam oliwę. O, nalejemy na patelnię oliwę. Dobra. Na razie wystarczy. A, włączymy oliwę. Dobra. I słuchajcie, w sumie to nie chciałem gadać na sprawy kulinarne, tylko chciałem porozmawiać na temat blasków i cieni tego zawodu. Jestem na razie na etapie tego, że mówię o cieniach. No więc kolejnym takim cieniem zawodu busiarza to oczywiście jest kwestia bezpieczeństwa. Nawet jak stoisz na takim, wydawałoby się, bezpiecznym parkingu, bo dużym, przy jakiejś stacji paliw, to okazuje się, że to nie zawsze tak jest. One na takim parkingu potrafią przyjść, pociąć ci plandekę, okraść, jeżeli jest tam z czego okraść, bo wbrew pozorom busiarze nie tak często wożą na plandekach coś, znaczy na plandekach chciałem powiedzieć, na pakach wiozą coś, co tak naprawdę jest chodliwe. No bo jeżeli ktoś ukradnie jakąś część do maszyny, no to co z nią potem zrobi? Sprzeda? Nie takie, to nie takie proste. No ale oni ciągle przychodzą, próbują, czy to, co jest na plandece, na pace, czy no, nie da się tego spieniężyć. Więc to jest jedno niebezpieczeństwo. Drugie niebezpieczeństwo jest związane, to raczej dotyczy terenów Francji akurat, związane z tymi próbami dostania się do Wielkiej Brytanii. I przy takich próbach włamania się do auta, no może dojść do incydentu, że tak powiem, niebezpiecznego, ponieważ część tych emigrantów jest zdesperowanych. A nie dosyć, że są zdesperowani, to część z nich jest po prostu głupich. Więc to jest kolejne niebezpieczeństwo. I ja akurat nie przeżyłem takiej jakiejś bardzo niebezpiecznej sytuacji, chociaż raz, jest nawet taki filmik na moim kanale, raz miałem możliwość jakby
biernego obserwowania napadu na stację. A nawet nie napadu na stację, ale włamania się do stacji paliw we Francji, no, celem ukradzenia sejfu. Nawet miałem ochotę, bo ja mam taką trochę zadziorną duszę, nawet miałem ochotę zainterweniować, żeby utrudnić złodziejom tą rzecz. No ale okazało się, że ich tam było kilka osób. I doszedłem, poczekaj, nie muszę znaleźć talerz. I doszedłem do wniosku, że no niestety, mimo wszystko, że zrobiłem wiele udoskonaleń, ciągle mam ciasno w tym samochodzie. I no doszedłem do wniosku, że jednak jak jest kilka osób, no to raczej nie mam szans na jakieś tam... O, widzicie, tak to wygląda. O, nie mam szans na załatwienie tego po mojej myśli, tylko może się to skończyć dla mnie tragicznie, dlatego no, ograniczyłem się do tego, że nagrałem całe zdarzenie. Ale kiedyś, pamiętam, spotkałem na parkingu... Słuchajcie, uchylę okno. Spotkałem na parkingu takiego dosyć sympatycznego... Sympatycznego... Nie włącza mi tu. Młodego człowieka, który akurat miał przykrą przygodę. Rano wyszedł... No, po nocce wyszedł z auta i chciał sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z jego samochodem. Zaczął go obchodzić dookoła. No i w pewnym momencie, kiedy jak już chciał skręcić za tylną burtą, niespodziewanie dostał cios takim jakimś tam, nie wiem, kołkiem drewnianym. No także najprawdopodobniej, no bo chłopak był trochę nierozważny, że nie poszedł do lekarza, postanowił tak dojechać do Polski, ale najprawdopodobniej skończyło się tym, że złamali mu szczękę w dwóch miejscach, no bo mówi, że czuje, jak mu się ta szczęka tam przesuwa. Także to jest na pewno jakiś taki cień tego zawodu. Często, szczególnie we Francji, jest problem z parkingami, na przykład wiele parkingów, tak zwanych, jak ja to nazywam, dzikich, no to są parkingi, na których stoisz na przykład sam. Nieraz mi się tak zdarzyło, zresztą nawet wczoraj w Belgii stałem na takim parkingu, na którym jak przyjechałem, stały dwa tiry, one potem odjechały, no i okazało się, że całą noc stałem sam. No gdyby się zdarzyło na przykład, że nie wiem, no jak jacyś idioci doszliby do wniosku, że mam tam nie jakie skarby, no to też mogłoby być nieprzyjemnie. Ale mówię, generalnie ja osobiście większość niebezpieczeństw znam z opowieści kolegów. Raz jeden jechałem do Anglii i postanowiłem zatankować w Calais na stacji Shella, nie, na stacji Esso, zatankować paliwo. No i okazało się, że na tej stacji czyhali ci chętni do wyjazdu do Anglii i oni tak to sprytnie robili, przynajmniej na tej stacji, że wleźli na ten dach, tam na tą wiatę nad dystrybutorami. I kiedy zacząłem się tankować, nagle usłyszałem takie jakieś podejrzane głosy. Skończyłem tankowanie, zacząłem się rozglądać, widzę, że tam nikogo nie ma. Ale coś mnie podkusiło, stanąłem na taki wysoki kamień i w ten sposób spojrzałem na dach, przynajmniej na część dachu, i zobaczyłem nagle sterczącą nogę. No, a ponieważ miałem, poczekajcie, bo jeszcze trochę chleba muszę znaleźć, tego suchego, a ponieważ miałem ze sobą, zresztą zawsze mam ze sobą paralizator, a padał dość ostry deszcz, no to wziąłem ten paralizator, dotknąłem do plandeki i no, ten prąd musiał być dość mocny przejść po tej plandece, bo oni tak spieprzali z tej plandeki jak cholera. No ja jeszcze oczywiście rozdarłem
swój pysk, swoją mordę dosyć solidnie, także spłoszeni uciekali, no ale oni byli dość młodymi ludźmi, więc też mogli pod tym względem być mniej niebezpieczni niż na przykład, no nie wiem, ktoś, kto jest takim bardziej jakimś wyrośniętym zbirem. No, także no, to chyba wszystko na ten temat właśnie niebezpieczeństwa związanego z kradzieżami. Myślę, że moi koledzy jeżdżący dłużej, jeżeli będzie się im chciało, to w komentarzach opiszą swoje własne przygody. A ja już kończę pichcenie. O, gdzie Chlebuś? O, Chlebuś zrobił się mięciuteńki. Był suchy jak cholera, a on się zrobił mięciusieńki. Ja taki właśnie Chlebuś lubię. Znaczy, na taki Chlebuś można, słuchajcie, można położyć wszystko. Można położyć wędlinkę, można O, masz. Skończył mi się gaz. Dobra, to muszę tego. No, można położyć wędlinkę. Słuchajcie, ja akurat lubię taki chleb jeść na ciepło z ketchupem. Zaraz sobie poszukam ketchup gdzieś, gdzie mam i zacznę konsumować. No to na raziątko.